Panie prezesie, czasy są trudne. Mamy wojny w Ukrainie, mamy kryzys na Bliskim Wschodzie, w zasadzie wojny na Bliskim Wschodzie, mamy zaostrzający się konflikt gospodarczy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Czy to jest dobry moment na planowanie ekspansji zagranicznej? Każdy jest dobry moment, o prawej ekspansji zagranicznej. Oczywiście to zależy od, od spółki, od profilu działalności, od tych kierunków, które firma wybierze, natomiast ograniczanie, się, samo ograniczanie się tylko do, do, do lokalnego obszaru działania, jeżeli ktoś ma potencjał i ma produkty, może zawoływać inne rynki, jest błędem. Więc trzeba szukać metod, ja bardziej pytanie jak, niż czy. No właśnie, na pytanie jak? Na Państwa przykładzie, kiedy ten rynek okazał się dla Państwa za ciasny i w jaki sposób ta ekspansja wyglądała? Dość szybko ten rynek okazał się za ciasny, natomiast ekspansja polegała na tym, że mieliśmy bardzo dobry produkt i nie było wątpliwości co do jakości i jednocześnie Nazwijmy to sposób naszego działania i przewagi, które dawała polska gospodarka ileś lat temu, w latach 90., przy tanim koszcie produkowania, przy tanim dostępie do surowców, na przykład drzewnych, tak było naturalnym takim buforem, gdzie dało się mieć dobry, jakościowy produkt przy niższych cenach. Dzisiaj już tak, tamtych czasów nie ma. Dzisiaj to już jest tylko konkurencja na jakości, ponieważ ceny surowców mamy podobne. Jesteśmy po serii. Wzrostów, intensywnych wzrostów płacy minimalnej, płacy średniej, więc gdzieś tam te przewagi konkurencyjne nam się wytracają, z tego, że jesteśmy trochę tańsi jako Polska, i dzisiaj mamy taki kierunek, w którym trzeba pokazywać jakość. Ale też cały czas podkreślamy, że jeżeli polski biznes chce się budować, wychodzi za granicę, on musi mieć stabilne oparcie w, te, w, te, w tej polskiej, w tym, co robi na lokalnym rynku. A żeby to było możliwe, to też musi działać system ochrony konkurencji. Powinien być znacznie lepszy niż jest dzisiaj. Jest na to przestrzeń, wystarczy spojrzeć na, na praktykę innych krajów, tak jak Austria, jak Portugalia, krajów średnich, które też jakby budują swoich szczępionów, ograniczając, oczywiście zgodnie z dalej jakby w regułach single market, w jednolitego rynku, ale jednak trochę ograniczając praktyki podmiotów, które mają pozycję dominującą na, na własnym rynku, tak żeby te małe firmy mogły lokalne zbudować się dość do pewnego rodzaju e, skali e, bez e, agresywnej konkurencji albo nader agresywnej konkurencji ze strony dużych podmiotów, które mogą dla te lokalne jednak tak łatwo łatwo wejść i robić, co chcą. Mówi Pan o stabilności, o tym, że należy, należy zbudować swoją lokalną pozycję, zanim wyjdzie się z ekspansją zagraniczną. i Jak długo takie budowanie lokalnej marki powinno trwać? I czy nie można na przykład zbudować marki, która od razu będzie przeznaczona na rynki zagraniczne? No Pewnie w usługach i w nowych technologiach to jest pewnie bardzo, bardzo, bardzo łatwe i proste. Więc jakby nawet ten okres może być minimalny, tak? Jeżeli mówimy o przemyśle, Inwestycjach kapitałochłonnych, no to jednak jest to budowanie pewnego rodzaju bazy skali, wypracowanie rozwiązań technologicznych, dojście do pewnego etapu zaawansowania i dojrzałości produktowej, usługowej e, i procesowej, które no, daje przewagę. Więc jakby, no, tutaj, w zależności od branży, to będzie, to będzie bądź kilka dni, bądź lata. To tutaj prostej recepty nie ma. Każdy musi wiedzieć, w jakiej branży jest i, i jakich ma konkurentów. Nie? A mimo wszystko polskie firmy, jak usłyszeliśmy na początku panelu, raczej są niechętne na tą ekspansję zagraniczną i raczej zabierają się do tego powoli. Słyszeliśmy, że około 10% taką ekspansję zagraniczną prowadzi. Jak Pan myśli dlaczego? No, bo często jest tak, że po prostu to są młode biznesy, które jeszcze nie wypracowały dużych nawyżek kapitałowych, albo nawet jeżeli je wypracowały, to nie są gotowe ich zaryzykować. Metody wsparcia przez, przez sektor finansowy, czy to będzie PFR, czy to będą banki, czy to będzie kukę, już są, więc jakby można zważyć, to jakiej skali inwestycja byłaby adekwatna, i tu zachęcam tylko, żeby myśleć i przetestować się tak wirtualnie, trochę najpierw wyobrazić sobie tą sytuację, pokonać też barierę, z nim to wyjście na, 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 na zewnątrz, jednak znaleźć partnera lokalnego i spróbować. Odbić myśli od, od tego partnera lokalnego, z którym ta spółka mogłaby być zawiązana na tamtym rynku, podzielić się może trochę ryzykiem, nawet na początku, rozważyć taki model yy, i nie brać tego ryzyka na siebie. Tak? Jeżeli on zadziała, no to łatwo. Jeżeli nie zadziała, no to yy, można zastosować yy, korekty. Także zachęcam. Natomiast też uważam, że, że dobrze byłoby to zrobić mądrze, mając też jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, po to, to właśnie, żeby te firmy mogły się na lokalnym rynku rozwijać i być bardziej aktywne i czuć to wsparcie państwa, że czy to się uda, czy się nie uda, no to też jakby spadnie się, nazwijmy to umownie, na cztery, na cztery łapy, nie? Bez gwarancji, oczywiście, że, że no nieważne, czy stratę zrobimy, czy nie, to, to ja o ja ja tym nie mówię, ale jeżeli faktycznie jakby człowiek czuje wsparcie i wiatr w żagle, no to jest mu, jest mu łatwiej wyjść na zewnątrz.